Erystyka. Jak wygrać każdy spór? Czy zdarzyło wam się kiedyś brać udział w sporze, w którym wasz oponent zyskał uznanie słuchaczy, mimo że nie miał racji? Jeśli tak, to stało się tak zapewne za przyczyną jakiegoś erystycznego chwytu. Chciałbym, aby ten cykl wykładów pomógł w lepszym zrozumieniu takiej sytuacji. Chwyty erystyczne bywają określone mianem sposobów, forteli lub trików. Arthur Schopenhauer nazywa je sztuczkami – die Kunstgriffe. To są procedury prezentowania lub obrony jakiegoś stanowiska w sposób, który jest przekonujący niezależnie od tego, czy owo stanowisko jest prawdziwe i słuszne. Tych forteli uczyli już antyczni sofiści. Krytycznie pisał o nich Platon, Arystoteles poddał je logicznej analizie, a w czasach nowożytnych scharakteryzował je Schopenhauer. W niedokończonym niestety dziele, które pozostawił w postaci notatek. Zawiera ono opis sposobu działania chwytów erystycznych i ich przykłady. I Schopenhauer będzie naszym przewodnikiem po erystyce. Zdaniem tego autora erystyka należy do dialektyki, czyli jest sztuką dyskutowania. Dla Aristotelesa jednak dialektyka miała na celu poszukiwanie prawdy. Erystyka zaś ma inny cel. Aby odróżnić ją od tak rozumianej dialektyki, Schopenhauer używa nazwy dialektyka erystyczna, i tak ją definiuje. Niestety trzeba tu sięgnąć do języka oryginału, bo przekłady nie oddają intencji autora. Erystische Dialektik ist die Kunst zu disputieren und zwar so zu disputieren, dass man Recht behält. Erystyka więc jest sztuką dyskutowania. Die Kunst zu disputieren. Czyli umiejętnością i biegłością opartą na kreatywności inwencji. Ma reguły, ale wymaga też talentu i ćwiczeń. Osoby mające ten talent potrafią stosować chwyty erystyczne, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. A ci, którzy go nie mają, mogą się tej sztuki nauczyć. Na czym ona polega? Die Kunst recht zu to dosłownie sztuka posiadania racji. Więc erystyka to umiejętność wywoływania wrażenia w słuchaczach i w rozmówcy, że ma się rację, że jest ona po naszej stronie. Celem erystyki jest więc wywołanie takiego właśnie przekonania lub wrażenia, a fortele erystyczne są sposobami osiągania tego celu. Schopenhauer określa je łacińskim perfas etnefas czyli dobrymi i złymi metodami nie przebierając w środkach a więc erystyka będzie obejmowała taktyk manipulacji ale się do nich nie ogranicza o czym będzie jeszcze mowa w następnych wykładach wokół erystyki Schopenhauera nagromadziło się sporo mitów warto wspomnieć niektóre z nich po pierwsze ten traktat nie jest elementarzem lub przewodnikiem po chwytach erystycznych. Interpretatorzy tego dzieła są zgodni, że biorąc pod uwagę wcześniejsze prace tego autora, jego erystyka stanowi krytykę społeczeństwa i sposobu, w jaki ludzie rozmawiają ze sobą. Więc nie dajmy się zwieść sarkastycznej stylistyce tego dzieła, które miejscami jakby zachęca nas do tego, by stosować jakiś niegodziwy chwyt. To jest figura retoryczna służąca ilustracji tego, jak myślą ludzie nierzetelni. Po drugie, erystyka Schopenhauera to nie jest spis chwytów, podział dzieła na części to rezultat pracy osób, które zajmowały się wydaniem zapisków autora. Niestety nie zdążył ich rozwinąć i opublikować. Dlatego wielu kwestii trzeba się domyślić. Na przykład nie należy pochopnie przyjmować, że dzieło wskazuje tylko 38 trików, bo taka jest partycja ostatniej części książki. Jest ich więcej. Niektóre są sygnalizowane we wcześniejszych częściach traktatu, a inne skrywają się w analizie opisywanych przez autora błędów logicznych. Niektóre się też powtarzają. Być może to jest najcenniejsze w tej książce, że jest ona opisem mechaniki erystycznych chwytów, czyli tego, jak powstają i jak działają. Książka zawiera metodę tworzenia erystycznych chwytów, a przytoczone ich przykłady nie wyczerpują wszystkich możliwości ukazanych w dziele. Po trzecie, erystyka jako umiejętność może ale nie musi służyć manipulacji. Proszę zauważyć, że cel erystyki, czyli wywołanie wrażenia, że racja jest po naszej stronie, nie przesądza tego, gdzie jest racja. Erystyka może więc służyć wprowadzaniu kogoś w błąd, ale może też być narzędziem obrony prawdziwych twierdzeń i słusznych postulatów. Sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Dobre lub złe mogą być nasze intencje i to, jaki z niej uczynimy użytek. Podobnie jest z każdą umiejętnością. Przecież chyba nie uczymy się, weźmy na to języka obcego, po to, żeby kłamać i manipulować ludźmi przy jego pomocy. Poznajemy go przede wszystkim po to, żeby móc się porozumiewać. Jednak ten, kto umie mówić w danym języku, tym samym umie też w nim kłamać. Podobnie nie ma nic złego w posiadaniu zdolności manualnych, choć wykorzystują je kieszonkowcy. Tak jest z Od nas zależy, do czego będzie użyta. Warto ją opanować, żeby umieć przekonująco przedstawiać własne racje. Wiedza o sposobie jej działania pozwala odpowiednio zareagować, gdy nasz oponent użyję trików erystycznych. Mniejszy cykl wykładów powinien uzbroić nas w wiedzę niezbędną do tego, by osiągać te cele.